Dobrze, to już teraz jesteśmy we właściwym miejscu. Jestem. Dzień dobry, witam. dzień dobry, Ana. To witam cię bardzo gorąco na naszym spotkaniu, na naszej audycji. Ja tego nie będę Poczekaj, transmitować. mam wyłączyć wideo chyba, tak? Zaraz właśnie chciałam ci wszystko opowiedzieć, jak to będzie Okej. wyglądało, więc zostawię dla ciebie wolną decyzję, ponieważ to jest audycja, więc tak czy inaczej będzie tylko opublikowany głos. Natomiast Okej. w tej chwili ja tego nie publikuję nigdzie, bo bardzo zależy mi na tym, żebym była skupiona żeby moja energia była zawężona do tego, z czym ty przychodzisz i do tego, co też inne osoby zadały jako pytania. Jeżeli ktoś się pojawi, będzie miał ochotę tutaj do nas dołączyć, to do nas dołączy. Jeżeli nie, to będziemy miały czas dla siebie, a ja będę mogła dedykować ten czas tobie. Nie chciałabym, żeby rozpraszała się ta energia, kiedy wchodzę na Facebook albo w inne social media, to czuję, że jest to po prostu tak trochę rozchwytywane i trudno mi jest to zebrać do kupy. Więc teraz, jak Rozumiem. będzie wyglądało to spotkanie? Ono jest nagrywane. Tak. Twoje dane osobowe nigdzie się nie pokażą. Jeżeli będziesz chciała, zostanie użyte no name. Jeżeli będziesz chciała, zostanie użyte tylko twoje imię. To, co będzie natomiast udostępnione, to będzie udostępniony głos, więc osoby będą to słyszały. Okej. Z mojego, jakby, moją intencją tego spotkania jest to, by to poszło w jak najszerszym odbiorze do innych, ponieważ osób, które są w takim miejscu jak ty, jest ogrom i cudownie, że ty przyszłaś z tymi pytaniami, że możemy o tym porozmawiać, co ciebie dręczy, bo wierzę, że inne osoby również znajdą tutaj odniesienie dla siebie. Po prostu nie każdy jest gotów, żeby wejść może na audycję na żywo, bo wiem, że dla niektórych osób jest to trudne doświadczenie, żeby się przełamać, więc ogromne gratulacje, że jesteś tutaj Uwierz mi, ty. ja też nie wierzę w to, co zrobiłam, nie? Ale tak przyszłaś znowu po raz kolejny, nie? Że mówię, okej, klikam, nie? Także. Nie będzie mnie widać, jest ok i mam nadzieję, że uwierz mi, tyle się dzieje od wczoraj, jakby specjalnie wszystko na przekór. Ja mówię, chociaż te 5 minut się skupić, pooddychałam trochę, dzieci wygoniłam z domu, żeby rozgonić myśli, że co chodzi, bo mówię, będę bzdury gadać inaczej, nie? Także mam nadzieję, że popłynie to po prostu, wiesz. Na spokojnie, potraktuj to, że to jest przestrzeń dla ciebie, tak jakbyśmy się spotkały na kawie I i strasznie się tyle. cieszę, że ja z tobą osobiście rozmawiam. Sorry, ja nie mogę to uwierzyć, naprawdę. Naprawdę. Ja również się cieszę. Więc jeszcze tylko tak dla technicznych kwestii, jeśli chcesz, zostaw kamerę, na spokojnie możesz zostawić kamerę. Osoby najczęściej decydują zostawić kamerę, chcą siebie widzieć. Ja kamery nie włączam, żebyś mogła skupić się na tym, co idzie z przekazu, żebyś nie skupiała się na mnie, na mojej osobie, bo to nie chodzi kompletnie o mnie, tu chodzi o ciebie, o was, o osoby, które będą tutaj tego słuchały. I to jest klucz, i to jest najważniejsze. Więc ja będę zadawała ci też pytania. Na początku otworzę to miejsce, czytając to, z czym ty przyszłaś do mnie, te pytania, które mi zadałaś, i będę prosiła cię o doprecyzowanie pewnych rzeczy. I będę dawała ci odpowiedzi, które się pojawią, ponieważ kiedy pracuję z osobami, to nie jest tak, że daję rady, bo to nie jest możliwe, żebym dała komuś radę. Natomiast przekazuję to, co płynie z przestrzeni. Wiele osób będzie się mogło z tym zidentyfikować i odnaleźć też cząstkę siebie w tym, co będę mówiła. Więc to będzie cudowne i wspaniały przekaz. I cieszę się, że tutaj jesteś. Cieszę się, że znalazłaś w sobie odwagę, otwartość, żeby usiąść tutaj. Wiem, jakie to może być trudne, kiedy nie siedzimy w tej przestrzeni, takich przestrzeniach medialnych. Pamiętam sama, jak było mi ciężko. Więc ogromne gratulacje dla ciebie, że tutaj jesteś. Cieszę się ogromnie. Dzięki. Mam nadzieję, że energia popłynie, bo z tego, co z tobą byłam wcześniej, no to naprawdę energia płynęła. Także myślę, że dzisiaj też tak będzie. Mam nadzieję. Oczywiście, że tak będzie. Więc ty do mnie napisałaś w odpowiedzi na moje zapytanie, Aneto. I ta audycja, którą dzisiaj mamy, to jest audycja z serii Intymne Rozmowy o Duchowości i Rozwoju. Jest to audycja, która jest dedykowana osobom, tym, które mają pytania, wątpliwości i zwyczajnie potrzebują takiego, powiedziałabym,
światełka gdzieś w tunelu, czegoś doprecyzowania. I po to te audycje są przygotowywane. One jeszcze w tej chwili nie są systematyczne, z różnych względów zawirowań, które się obecnie dzieją, także w mojej przestrzeni biznesowej, ale docelowo chciałabym, żeby to było stałe i cudownie, jeżeli uda mi się to wpasować w godziny wieczorne, bo to większej liczbie osób będzie pasowało. Póki co jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy. Ty do mnie napisałaś i twoje słowa brzmiały tak. Szło mi dobrze, ale jednak up and down. Dziś beczę, nie wiem, czy dam radę. Zrobiłam dobrą robotę, jeżeli chodzi o energię, poczucie własnej wartości, ale teraz padam, a muszę podjąć decyzję w sprawie pracy. Albo się zajechać fizycznie, albo spróbować tłumaczenia, co będzie całkiem nowe. Mam trochę doświadczenia i tutaj dodałaś, że pojawia się blokada. I jeszcze nie znajduję dobrych ludzi wokół. Why? Wysyłam dobrą energię. Zacznijmy zatem od tego początku. To, co. To, Poczekaj, ja co... wyłączę kamerkę, słuchaj, bo masz rację, to mnie samą rozprasza, bo ja zwracam uwagę na to, jak wyglądam. Także będzie łatwiej mi Jasne, cię śmiało. posłuchać. Naprawdę. Okej, jestem. To teraz to, co chciałabym, to chciałabym, żebyś sobie usiadła wygodnie, wzięła kilka głębokich oddechów i pomyślała sobie tak: jestem na telefonie z przyjaciółką i teraz będziemy o tym sobie rozmawiały. Więc wspomniałaś o tych up and down, które się pojawiają u ciebie. Tak. Gdybyś mogła mi opowiedzieć, czym to jest, jak to się przejawia, te up and down. Więc tak. Bardzo się interesowałam jakiś czas temu. Konkretnie to się zaczęło 4 lata temu właśnie od ciebie energią, przepływem energii. Ja to naprawdę poczułam. Na przykład medytacja, koherencja serca i umysłu, może to jest troszeczkę rozbieżne, ale to było niesamowite. Naprawdę weszło i uwierz mi, że przez te 3-4 lata ja zrobiłam ogromną robotę nad tym, żeby nad sobą pracować, bo byłam naprawdę w bardzo złym stanie i fizycznym, i psychicznym po rozstaniu. I wylazłam z tego, naprawdę. Przez gruby okres czasu dzięki tobie. Później też pojawiały się inne osoby, które mi wpadały na internecie i te up and downs, to chcę powiedzieć, że tak, jeżeli mam up, jest taki okres i to przychodzi bez powodu. Jest taki okres, że ja po prostu płynę w energii. Ja czuję, że ta energia przepływa we mnie i w życiu, w tym, co dookoła się dzieje. Ja wtedy łapię, ja nie mam wtedy problemu z zebraniem się do czegoś, z załatwieniem. Wiesz, o co chodzi? Po prostu płynie. Nie? A potem przychodzi okres i też w sumie bez powodu tego w sumie, no, można powiedzieć, że trochę rozumiem, ale nie rozumiem, że mi energia spada. Ja się nauczyłam, że ja muszę po prostu czerpać z tych jak jestem na wysokich wibracjach, to co robię, to co mi wychodzi, to ja po prostu to koduję, tak jakby. Jestem pewna, że to się samo koduje po prostu w ciele, w umyśle i ja z tego korzystam, jak jestem na niższych wibracjach, ale te niższe wibracje są naprawdę i wtedy naprawdę ciężko mi się do czegoś przybrać. Ja wtedy dosłownie ograniczam się do rzeczy, które naprawdę muszę zrobić, bo są konieczne. No i wtedy mi się zbierają zaległości. Wtedy jak przychodzi wysoka energia, no to muszę wszystko nadrabiać. Wiesz, o co chodzi? Tak to wygląda. Pierwsze pytanie, które chciałabym ci zadać, to powiedz mi, czy ty znasz coś takiego jak System Human Design? W to nie weszłam. Ja wiem, że o tym słuchałam u ciebie, ale nie pamiętam. Tak. A czy mogłabym od ciebie poprosić o to, żebyś mi podała swoją datę urodzenia? Jeżeli pamiętasz godzinę, a jeżeli nie pamiętasz godziny, to jakąś przypuszczalną godzinę, miejsce, możesz to napisać w okienku czatu, żeby nie było tego podane jako audio. Imię, nazwisko, ale imię i nazwisko panieńskie. Dlaczego o tym wspominam? Mogłabym wtedy to bezpośrednio w Twoją stronę skierować, ale jeżeli nie jesteś na to otwarta, to też jest ok. Ja po prostu wtedy to ubiorę ogólnie. A jak będziesz chciała, to sobie będziesz mogła odnieść to do swojego profilu. Wspominam o tym, bo to była pierwsza rzecz, która mi się pojawiła, kiedy przeczytałam twoje up and down.
informacje o tym, że coś takiego się dzieje, ponieważ Human Design jest systemem, który mówi o tym, jak my jesteśmy zbudowani energetycznie i jak otoczenie wpływa na nasz poziom energii. I zrozumienie tego jest fundamentalne. W moim życiu to zmieniło wszystko. I ja potrzebowałam się nauczyć zupełnie innego funkcjonowania w ciągu dnia i innego zarządzania swoją energią, ale też to, co było bardzo ważne dla mnie, potrzebowałam bezwzględnie być uważna na sygnały płynące z zewnątrz i uważna na to, kim się otaczam. Ponieważ konsekwencją tego były ogromne zjazdy energetyczne, takie zjazdy, że ja czułam, że nie mogę wstać z łóżka. A potem z powrotem była górka. Jak byłam na tej górce, to miałam wrażenie, że dostaję turbo przyspieszenia. I oczywiście próbowałam wszystko nadrobić, to co było zaległe. I jak kumulowałam to wszystko w tym czasie, to po chwili znowu doświadczałam tego zjazdu energetycznego i znowu upadam i znowu nie miałam na nic siły. Ja wegetowałam. I to oczywiście w kółko i w kółko i w kółko w trakcie kilku lat sprawiło, że wewnętrznie, jeśli chodzi o moje zdrowie, bardzo mocno podupadłam. Bardzo, bo to było wykańczające. I wtedy zaczęłam inaczej na siebie patrzeć, ale to było zrządzenie losu, to była odpowiedź moja na moje prośby, żeby znaleźć wskazówki, o co tak naprawdę chodzi. Wtedy przyszedł ten Human Design, a wraz z tą nauką i studiowaniem tego, kim ja jestem, jakim jestem typem energii, jakie energie są we mnie, jak inni ludzie wpływają na moje energie, jak otoczenie wpływa na moje energie. Jak ja mam dbać o siebie, o swoje odpoczynek, o swoje zdrowie, o swoje też zdrowie psychiczne, ale także o emocje, to było dla mnie kluczowe. Powiem ci szczerze, że też tak samo to się odbywa cyklicznie i tak jak ty mówisz, te wzloty energetyczne są jednak wykańczające. To znaczy, stoją dużo energii, ja wtedy później czuję, jak mi przyjdzie ten spadek, że ja jestem po prostu przemęczona. Tak. I ja się uczę, ja bym chciała to wybalansować, bo ja udzielam, żeby postarać się nie skakać tak wysoko, wtedy te doły to mniejsze, nie? Tylko, że ja nie potrafię zrobić. Już mi coraz lepiej idzie, te doły są mniejsze, ale jednak. Już wysłałam na czacie. Dobrze, to ja już wskakuję i zobaczymy, co tu jest. Też koleżankę teraz spotkałam, poznałam. Ona siedzi ostro w energii, strasznie się tym zainteresowała. Tylko, że ona jest taka, że ona nie może przestać o tym mówić. Do tego stopnia, że ja jestem naprawdę bardzo otwarta na ludzi i ja jej przytakuję, bo ja przecież jestem w tym od 4 lat i ja już przeszłam na etap bardziej praktyki, nie? A ona nie chce przestać mówić i w ogóle. Ona wysysa ze mnie energię. Ona się uważa za osobę wysokoenergetyczną i cały czas mówi o toksycznych osobach, wampirach energetycznych, ale na moje to ona jest dla mnie wampirem energetycznym. Naprawdę, odnieś się do tego. Ja nie wiem. Dobrze, zaraz będę do tego się odniosę. To domyślam się, że chodzi o te dobre osoby, że nie trafiasz na te dobre osoby, że to To też się znaczy z tym łączy. To oddzielnie. Ja chcę właśnie, ja już jestem otwarta, bo na początku to ja się zamknęłam w domu, nie było wyjścia. Od 4 lat mieszkam z dziećmi tylko i no, już wyszłam to do tej jednej grupy. Ja bym chciała, ja jestem gotowa, żeby poznać nowe osoby, bo tamte osoby mi odpadły. To się okazało, że po prostu moi przyjaciele, tak miało być zmiana totalna, tylko że ja nie mogę spotkać dobrych ludzi. Ja wysyłam Dobrze. dobrą energię, uważam, a z tego co wiem, powinna do mnie wracać, wszechświat powinien na to reagować, tylko że jak nadal Dobrze. czekam. Zaraz do tego się odniosę. Najpierw chciałabym, żebyśmy tutaj ten temat domknęły, jeśli chodzi o twoje up and down. I teraz udostępnię ci ekran. Ty będziesz to widziała, inne osoby tego nie zobaczą, bo będą mogły tylko to usłyszeć, ale dla twojej wiadomości to będzie łatwiejsze do zrozumienia. Daj mi znać, czy już widzisz.
Dobrze, więc to jest Twój wykres Human Design. I teraz jesteś manifestującym generatorem. Nie będę wchodziła tutaj w szczegóły, ale to, co jest bardzo ważne przy tak zwanych up and down, to są dwa aspekty. Pierwszym jest tutaj ten trójkącik, który widzisz. I to jest Twoje centrum emocjonalne, które jest zdefiniowane, a to oznacza, że up and down będą zawsze w Twoim życiu. One mogą mieć tylko mniejszą amplitudę. Czyli będziesz zawsze miała okresy, w których będziesz super, super happy i będziesz miała okresy, w których będziesz się czuła gorzej. I to się nigdy nie zmieni. To jest świadomość tego, ponieważ ja też mam to centrum energetyczne zdefiniowane, też mam je kolorowe. Mi to dało ogromną ulgę, bo ja myślałam, że ze mną jest coś nie tak. Że jak ja mam Ja takie też. górki i dołki, to coś jest nie tak, bo ja siedzę w tym rozwoju i robię tyle rzeczy, to powinno już być ok, zawsze ok. Ale to tak nie działa. My, część społeczeństwa jest w ten sposób zbudowana, że ma właśnie to centrum emocjonalne zdefiniowane i to oznacza, że my zawsze będziemy doświadczać górek i dołków. Nie każdy tak ma, ale jest pewna część ludzi na świecie, około 50%, którzy właśnie w ten sposób funkcjonują. I to jest potrzebne zrozumienie tego, zaakceptowanie, przyjęcie, że tak jest, a to oznacza, że nie mam się skupiać na tym, by zlikwidować gorsze dni, tylko mam się skupić na tym, by zadbać o siebie jak najlepiej w gorsze dni. To jest pierwszy krok. Drugim krokiem jest to, by nigdy nie doprowadzać do górki. To Ale to znaczy, samo przychodzi. nie. To przychodzi samo dlatego, że masz tutaj ten kwadrat otwarty. Widzisz? To jest centrum korzenia. To jest centrum podstawy, centrum korzenia. Jeżeli ono jest otwarte, niekolorowe, białe, oznacza, że w życiu doświadczasz dużej, silnej presji, poczucia takiego, muszę to skończyć, jeszcze to, muszę tą listę wykonać, muszę te zadania zrobić. Jest silna presja, którą odczuwasz i odczuwasz ją z zewnątrz. To jest jak dociskanie wręcz do ziemi, że musisz, musisz, musisz. Nie, ale tu ci się wtrącę na sekundę, bo tak było do 4 lata temu, przez całe życie. Tak było. Ja po tym czasie, mówię, od tych lat pracuję nad tym właśnie, że ja już nie mam tej presji. Ja nic nie muszę. Ja się zaopiekowałam sobą, ja robię to, co wiadomo, są obowiązki, które trzeba wykonać, ale ja już nie mam tej presji. Już nie Czyli mam kiedy faceta, masz. który mnie goni, ja już nie mam. Także ja żyję po swojemu, już nie ma presji. Okej, czy te rzeczy, o których wspomniałaś wcześniej, bo to odnoszę do tego, co może złego słowa użyłam, może nie jest właściwym to określenie, muszę, ale powiedziałaś o tym, że kiedy masz tę wysoką energię, to wtedy nadganiasz wszystko. To jest ta presja. No tak, no w sumie może. To, o czym ja mówię? Ja mówię o tym, że kiedy masz dołki, potrzebujesz i to będzie z czasem się działo, czyli to się nie zadzieje za pierwszym razem. Podam Ci przykład. Jeżeli mam na przykład ja, ty będziesz mogła się wtedy łatwiej odnieść do tego, co mam na myśli. Jeżeli mam na przykład dwie sesje dziennie, do tego prowadzę warsztat, który odbywa się codziennie, spotkanie na żywo, to ja podaję taki hipotetyczny przykład. Czyli mam dwie sesje dziennie po godzinie plus warsztat, który jest codziennie, który jest na przykład 1,5 godziny. Do tego mam zrobienie pewnych rzeczy, takich jak napisanie postów, takich jak obrobienie audio na YouTube'a i na inne portale, napisanie bloga, napisanie newslettera. I to mniej więcej, jak wpasuje sobie w dzień, zajmuje mi 10 godzin. I teraz ja przez 5 dni w tygodniu pracuję 10 godzin, a 6 dnia przygotowuję sobie wszystko na kolejny tydzień. To jest absolutnie wykańczające. Po pierwszych tygodniu albo dwóch już leżałabym bez energii. Teraz co oznaczałoby dla mnie, bo to jest dla mnie, ty jesteś manifestującym generatorem, więc będzie u ciebie trochę inaczej, ale co u mnie by oznaczało, żeby zminimalizować górki i dołki? Bardzo mocno określić, ile ja mam przestrzeni na pracę, na swoją zawodową pracę, jakie mam obowiązki, które potrzebuję zmieścić w ciągu dnia, a które pochłaniają moją energię. Takimi obowiązkami są rzeczy w domu, które potrzeba zrobić wokół dzieci, obiad, posprzątać, pranie, prasowanie, przygotowanie na następny dzień szkoły, ale też są ważne rzeczy, które są dla mnie, czyli moje zadbanie o siebie. I teraz zadbanie o siebie oznacza
na przykład poleżenie w łóżku, odpoczęcie w ciągu dnia, nawet 15-20 minut, albo obejrzenie jakiegoś filmu, albo pójście na spacer, coś, co pozwoli mi skupić się tylko na sobie. Nie z wszystkimi dookoła, ale tylko i wyłącznie na sobie. I ja potrzebowałam wyjść z takiej matni poczucia, że ja muszę przez te 10 godzin pracować, bo inaczej, jak nie będę pracować przez te 10 godzin, to ja nie zarobię. To był bardzo duży trik, w który ja wpadłam. I teraz ta presja, o której ja mówię, to jest presja, w której my czujemy, że potrzebujemy nadrobić coś, że coś jest zaległe, że mamy na liście na przykład do zrobienia w ciągu dnia 10 rzeczy, jesteśmy przy szóstej rzeczy i już nie mamy siły. I jedyne, o czym myślimy, to żeby się położyć albo odpocząć, albo wypić kawę na spokojnie. Ale mamy świadomość, że zostały jeszcze cztery rzeczy i mówimy sobie: OK, skończę te cztery i wtedy to zrobię. I jeżeli te cztery skończymy, to wtedy już i tego, to już jesteśmy wykończone energetycznie. To jest umiejętność znalezienia balansu mniej więcej przy 60-70%. Czyli mam 10 rzeczy do zrobienia, po szóstym zadaniu czuję, że moja energia spada maksymalnie, spada już tak, że jest jej niewiele. I teraz mam do wyboru: albo dokończę wszystkie pozostałe cztery i wtedy coś zrobię i odpocznę, albo przerwę to właśnie po tej szóstej i zrobię coś, co sprawi, że będę się czuć dobrze. I to, co jest zaskakujące, kiedy my w ten sposób zaczynamy działać, okazuje się, że 15 minut odpoczynku, drzemki albo odpoczynku, oderwania się, ładuje naszą energię. I my jesteśmy potem w stanie dokończyć jeszcze na przykład z tej listy dwie rzeczy. To też jest ważne zauważenie, co jest naprawdę priorytetem. Co jest takim absolutnym, absolutnym priorytetem i rozpoczynanie od tego priorytetu, a delegowanie pozostałych rzeczy. Bo te górki i dołki, kiedy przyjrzysz się, jak wygląda twoja codzienność, to zauważysz, że docelowo te górki i dołki powodują, że jesteś w wielkim stresie. No, ja je zauważam od jakiegoś czasu i właśnie tak się nauczyłam, jak ty mówisz. Tylko z jednym mam problem. Nauczyłam się tak, jak ty mówisz, bo tylko, że mnie le ja lecę. Jak mam dobrą energię, no to wykorzystuję. Ja mówię, okej, mogę to teraz wykorzystać. Dobrze mi się robi, fajnie. Ja nie mam tak wtedy spadków energii. Okej, jestem zmęczona, ale dam radę. I to jest, bo powinnam zastopować w odpowiednim momencie i rzeczywiście iść na spacer, nie? Albo właśnie, nie wiem, położyć się albo coś. A mam z tym problem, bo robię, okej, 10, dobra, trzeba położyć się spać, jutro będzie następny dzień. Nie biczuję się tym, czego nie dałam rady zrobić, bo w czasie. Także to jest okej, ale A co jeśli nie. następnego dnia już nie masz siły, żeby zrobić? Co jeśli następnego dnia okazuje się, że jest dołek? Jak dołek przychodzi, no to już wtedy nic nie działa, bo ja wiem, co ja mam zrobić. Ja mogłabym wyjść na spacer, żeby głowa odetchnęła, napowietrzyć się, Boże, uciekło mi słowo, pooddychać i w ogóle, czy kąpiel sobie zrobić, czy coś. Tylko problem mój polega na tym, że ja wtedy już nic nie robię. Ja potrafię wtedy wejść w Facebooka, czytam na YouTube, okej, rzeczy, które mnie interesują, ale to już jest wtedy odmóżdżanie. Tylko tyle dam radę zrobić. Tak, i to jest właśnie to, o czym wspominam, bo kiedy przyjrzysz się, jakbyś narysowała sobie rysunek i narysowała, jak wygląda ta codzienność, czyli ja nie mówię, że codziennie masz jeden dzień masz górkę, a następnego dnia dołek, tylko jest ta amplituda, czyli jak fala. Mamy górki, czyli szczyt, i mamy dołki. I to jest naturalne, że jak jest szczyt, to jest dołek. Teraz, Tak. żeby nie było tych dołków, to my potrzebujemy zatrzymać się przed szczytem. I wtedy co się stanie, kiedy zatrzymamy się przed szczytem? Przy zatrzymaniu się będzie dołek. Czyli zmieniamy miejsce dołka.
I my w tym miejscu oddychamy, odpoczywamy, to tak jakbyśmy szły na górę, wspinały się na górę. I w 60% wysokości zatrzymujemy się, rozbijamy obóz i odpoczywamy. Wtedy, jak ta energia do nas wróci, możemy pójść dalej. I ta górka będzie szła cały czas, czyli my będziemy cały czas szły. Może momentami się zrobi, że gdzieś troszkę spadniemy, ale nie będzie to taki dołek, że wchodzimy na szczyt, a potem lądujemy kompletnie w dole. I nie mamy na nic siły, jesteśmy wydrenowane z energii, wyplute z energii. Po prostu jedyne, co jesteśmy w stanie robić, to właśnie tak jak powiedziałaś, przewijać sobie Facebooka. Czy to widzisz tą różnicę w tym? Tak. Czyli I to jest zatrzymać właśnie się to. Tak. na siłę w odpowiednim punkcie, żeby nie na Tak. maksa się wykorzystać, tylko w Tak. odpowiednim punkcie się zatrzymać i na siłę jakby Tak. odpocząć, zrobić Tak. coś. Tak. I Okej. początkowo dobrze to nazywasz, bo początkowo rzeczywiście to będzie na siłę. Ponieważ twój umysł i ta presja, która płynie właśnie z tego centrum, to sprawi, bo to jest tak, ta presja tutaj, którą mamy tutaj w tym centrum korzenia, ona wpływa bardzo mocno w połączeniu tutaj z tym małym trójkącikiem, który jest centrum siły woli. I to jest jak bomba. Jakbyś sama sobie się przeciwstawiała wewnętrznie. To jest duża presja wewnętrzna do dokończenia czegoś, co zaczęłyśmy, do finalizacji czegoś, bo wydaje nam się, że wtedy odpoczniemy. Wtedy będzie na to czas. I teraz początkowo jest to rzeczywiście na siłę się zatrzymuje i to powoduje niewygodę, to powodować może zdenerwowanie. Różne emocje mogą się pojawić, ale z czasem praktyki sprawi, że dołki znikną, te dołki, które są teraz Tobie znane. I teraz wyobraź sobie, że te dołki by zniknęły. Wyobraź sobie, że jesteś na fali tak na wysokości 60-70% codziennie. No, chciałabym do tego stanu dojść właśnie. Czy Pracuję nie od byłoby wtedy 5 lat. cudownie każdego dnia móc coś zrobić? Może No. nie zrobiłabyś wszystkich zadań z listy, ale Tak. każdego dnia zrobiłabyś pewną część tej listy, co sprawiłoby, że nie odkładałoby się nic na później, nie w takiej ilości. I kolejnym krokiem wtedy byłoby decydowanie, co jest rzeczywistym priorytetem, czyli co tylko ty możesz zrobić, a co mogą zrobić inni. Tak. No ja Okej. właśnie pracuję nad tym od kilku lat i rzeczywiście te dołki, tylko że no ciężko mi się zatrzymać właśnie w porę, tak jak mówisz, żeby okej, stop, teraz odpoczynek, bo jak się leci, leci, nie? Tak, tak, tak. Ale wiem o tym, rozumiem i rzeczywiście te dołki są dużo łatwiejsze niż wcześniej było. Także okej, zatrzymać się w porę i Tak, odpocząć. i odpocząć. I to przyniesie ogromną zmianę docelowo. Tak jak mówię, wyobraź sobie tylko przez chwilę, że każdego dnia masz siłę, żeby coś zrobić. Każdego dnia. Może nie zawsze będzie to tak duża siła za każdym razem, ale te dołki nie będą takie, jakie są. I co to spowoduje? Bo to będzie powodowało coś jeszcze, ponieważ ty jako manifestujący generator nawigujesz między dwiema emocjami, między satysfakcją i frustracją. Czyli w momencie, w którym udaje ci się to wszystko zrealizować, udaje ci się osiągnąć cele, ty czujesz satysfakcję, ale kiedy tego nie robisz, czujesz frustrację. I oczywiście frustracja wewnętrznie to jest nazwane frustracja, ale to mogą być różne odczucia przy frustracji mogą się pojawić. Ogólnie jest to niezadowolenie albo może pojawić się też poczucie winy, złość, smutek, różne emocje. Natomiast to powoduje, że przez pewien czas nie jesteś zadowolona z tego, co jest. Ja już nauczyłam się, jak przychodzą te dołki,
To nauczyłam się jednak, bo rzeczywiście masz rację, jak mi się coś udaje, no to ja mam ogromną satysfakcję, nie? Naprawdę wychodzę, mówię, 4 lata temu to byłam do niczego, to nie było powiedziane, że ja dam radę jeszcze w ogóle cokolwiek, nie? Także ja jestem mega wdzięczna za to, że jest jak jest i jak przychodzi taki dołek, to ja po prostu odpuszczam, okej, przyszedł, nie dam rady, robię co trzeba i staram się, ale tak, to też jak może być, że odsuwam to od siebie, żeby nie myśleć, że o Boże, teraz znowu nie dam rady, a to dziś, a to to, a to tamto, wiesz, nie? Możliwe, że tak sobie na logikę biorę, wiesz, a to gdzieś siedzi w środku może, nie? Spróbuj zmienić to działanie i dać sobie nie na przykład podejście, okej, okay, dobra, to od teraz już muszę to zmienić, tylko jeżeli to z tobą bardziej zarezonuje, bo mi pomogło, kiedy ja zrobiłam taki mały krok, czyli postanowiłam, że przetestuję tą inną technikę funkcjonowania przez 2 tygodnie. Okej. I jeśli przez 2 tygodnie nie będzie zmiany, to wtedy wrócę do tego starego. Ale Okej. zmiana była fundamentalna. Okej. Okej. Bo ja teraz jestem właśnie w wysokich wibracjach, nie? Już od powiedzmy tygodnia i teraz mogę to zacząć stosować i spróbuję Tak. zacząć stosować. I Tak. już od razu mi chodzi po głowie, uwierz mi, ale szkoda tej energii, no przecież mogłabym teraz Nie. robić, nie? Dlatego nie, właśnie szkoda tej energii, Aneto. Właśnie szkoda jej, dlatego po co ją rozdawać? No tak. To jest trochę jak z pieniędzmi, bo to jest Rozkładać. tak, to jest jak z pieniędzmi. Wyobraź sobie, że co miesiąc dostajesz jakąś kwotę pieniędzy i co miesiąc w ciągu pierwszych dni wszystko wydajesz. To tak właśnie wygląda. A co gdyby tak nie robić? A co gdyby starczało do końca miesiąca i zostawało 30% z tego? I No koniec tak. miesiąca, a ty masz wciąż pieniądze na koncie, więcej, nowe przychodzą. O ile jest wtedy lepiej, o ile się człowiek czuje bezpieczniej. No pewnie. I to jest to, ponieważ ty, kiedy wykonujesz pewne rzeczy, to ty nie tylko je wykonujesz. Ty wydatkujesz swoją energię na otoczenie, rozdajesz tę energię. Bardzo, bardzo. I ludzie ją biorą. Bo to nie jest tak, że ty robisz, nie wiem, zakupy. Ty nie tylko robisz zakupy. Ty idziesz do sklepu i rozdajesz swoją energię, bo jesteś w sklepie otoczona ludźmi. Okej, okay. Aż tak? Tak. Do Tak. obcych Tak. też? Ktoś cię o coś prosi i ty się na to zgadzasz, to nie znaczy, że zgadzasz się na wykonanie pracy czy wykonanie przysługi. Zgadzasz się, żeby oddać swoją energię temu, co będziesz robiła. I to jest świetnym porównaniem są rzeczywiście tutaj pieniądze, bo to jest tak, jakbyś dostawała 5 tysięcy złotych, co miesiąc dostajesz 5 tysięcy złotych i ktoś do ciebie przychodzi i mówi: Aneta, dasz mi 1000? I mówisz: okej, proszę. A za chwilę ktoś przychodzi i mówi: dasz mi 500? Proszę bardzo, masz 500. A dasz mi 2? Masz 2. 3 dni mijają i Aneta nie ma już nic. No ja bym poczuła wtedy, delikatnie mówiąc, frustrację. Nie chcę nazywać rzeczy po No tak. imieniu. Co ja bym poczuła względem tych ludzi? Bo teraz co ja bym poczuła? Ja bym nie była zdenerwowana na siebie. Ja bym była wściekła na tych ludzi. Że oni ciągle coś chcą ode mnie. I teraz tu to pięknie się łączy z tym, dokąd idziemy dalej, czyli z tymi osobami w twoim otoczeniu. Zawsze Z natury taka mamy... jestem, że mi ciężko odmówić. Ja już się tego nauczyłam, bo kiedyś to ja bym rozdawała na prawo i lewo dosłownie. Ja uwielbiam pomagać, ja uwielbiam dawać siebie, ale masz rację, zauważyłam to, że rzeczywiście trzeba szanować swoją energię, bo to nie jest do dna. Jeśli podejdziemy do swojej energii dokładnie tak jak do pieniędzy, które mamy co miesiąc do dyspozycji, to wiele rzeczy zacznie się zmieniać w naszym działaniu, ponieważ my pieniądze szanujemy bardziej niż własną energię, ale nie mając energii, nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Więcej, kiedy mamy tą energię na poziomie niskim, to na tym poziomie funkcjonujemy. My pojmujemy bardzo specyficznie słowo wysokie wibracje.
To nie chodzi o to, że ja się czuję świetnie, jestem na fali, w ekstazie, w ekscytacji. To tylko znaczy, że mam dużo energii w sobie. To teraz, bo mówię, ta dziewczyna, która mi się po prostu pojawiła mi się w życiu, ona jest bardzo fajna. Znaczy, no, jest fajna, jest mądra dziewczyna, interesuje się tą energią. Ja też się interesowałam. Ona jest w wysokich wibracjach, że tak powiem, przynajmniej tak uważa. No, ze mnie wysysa energię. Ja po A godzinie co to lecę. znaczy jest w wysokich wibracjach? Pozwól mi Znaczy, zrozumieć, co ona to tak się znaczy, że czuje, ona jest. się zajmuje, ona się chodzi na spacery, ona potrafi się ucieszyć ze świecącego słoneczka. Tam, nie wiem, interesuje się kamieniami, właśnie o to dba, żeby o siebie takie sprawy. Także A po czym czujesz, że ktoś jest w wysokich wibracjach? ja jej nie czuję, że ona w wysokich wibracjach jest. Bo Ona chciałabym jeszcze. zrozumieć, co to znaczy w wysokich wibracjach. Właśnie wysoki, znaczy tak, kłóci mi się z tym, bo ona cały czas o tym mówi, że ona tak w wysokich wibracjach i ona tak czuje energię, tak? Tylko, że z drugiej strony na przykład ma sytuację z rodziną, gdzie tam coś, jakieś ploteczki poszły i ona w to tak wchodzi, ona się tak tym przejmuje i. No nie, osoba w wysokich wibracjach już by inaczej podchodziła, ja bym już inaczej podchodziła do tego, tak? Więc to, co ona mówi, kłóci mi się trochę z tym, co robi, nie? Wiesz co, tak Nie wiem. mocno, mocno mnie tutaj zatrzymuje to określenie wysokie wibracje. Co to w ogóle znaczy, że ktoś jest w wysokich wibracjach? Bo jest mi trudno w ogóle to gdzieś zrozumieć ten poziom taki, o którym mówimy w wysokich wibracjach. Dlatego, że to, że ktoś czuje energię i jest sensytywny, to nie ma jakby żadnego odniesienia do niczego. To jest tylko to, że czuje energię i jest sensytywny. To wszystko. Nic więcej. Natomiast bardziej, zamiast takiego określenia wysokiej wibracji, ja gdybym, bo nie do końca też mogę się odnieść tak w pełni, ponieważ trudno jest mi zrozumieć tą definicję, ale ja patrzę na to, że ktoś jest świadom siebie, albo jest w trakcie budzenia się, albo No nie. jest. No tak. Jeżeli ktoś jest w trakcie budzenia się, to nie znaczy, że jest przebudzony, wybudzony, bo gdyby tak było, to byłby drugim Buddą albo Jezusem. Tylko ktoś, kto jest w trakcie swojej wewnętrznej podróży, i ja to tak nazywam, ponieważ my wchodzimy, nie, część osób wchodzi, część już weszła, część wejdzie w tą przestrzeń odkrywania siebie. W tą przestrzeń pracy nad sobą, wewnętrznej pracy. To kiedy my w tym jesteśmy, jesteśmy w różnych miejscach naszej drogi życiowej. I mówienie, ktoś jest w wysokich wibracjach, a ktoś nie jest w wysokich wibracjach, powoduje jedno, że kiedy określamy słowem wysokie wibracje stan człowieka, to dla osób, które mają chociażby zdefiniowane centrum energetyczne, emocjonalne, będzie to oceniające, ponieważ my, którzy mamy zdefiniowane centrum emocjonalne, będziemy czasem w niskich wibracjach, a niskie wibracje mogłyby być odniesieniem, że będziemy się gorzej czuć, że nie, będziemy mieć gorszy nastrój, że będziemy mieć melancholijny nastrój. Ale czy to wtedy jest właściwe nazwanie tego niskie wibracje i wysokie? Właśnie i tu mi zwróciłaś na to uwagę, bo właśnie ja to tak mi się to tak się działo w głowie, że jak mam tego doła, to jestem wtedy w niskich wibracjach, ale z tego, co ty mówisz, to nie jest tak. Bo teraz, kiedy my powiemy To mnie jestem w niskich wibracjach, to oceniamy siebie. A dla mnie wtedy dla mnie wysokie wibracje oznacza jestem na haju, energetycznym haju. I to są te wysokie No wibracje, że tak, jestem tak i chyba tak do tego napsztrykana podchodziłam. energią, że po prostu furczę pod sufitem. No i chyba tak do tego podchodziłam, ci powiem. A gdybyśmy to zdjęły, to określenie, i gdybyśmy użyły określenia jestem w drodze, i każdy z nas jest w drodze, to teraz jak ja jestem w drodze, to co Tak. to znaczy? Ja jestem w drodze w swojej drodze, to po pierwsze, więc ja nie mogę się porównać z nikim innym, ale ktoś obok mnie też może być w drodze.
Ja mogę tą osobę spotkać, natomiast to nie znaczy, że moje bycie w drodze i tej osoby bycie w drodze powoduje, że jest nam po drodze. To może spowodować, że na chwilę przystaniemy przy sobie i porozmawiamy, a potem się rozejdziemy, bo po prostu nie rezonujemy ze sobą. Właśnie, i to chyba jest przypadek właśnie tej koleżanki, bo i ja jestem w drodze, i ona jest w drodze, tylko nie oceniając absolutnie, bo teraz to zabrzmi na pewno jako ocena. Ja jestem parę lat później, już w drodze. Ona jest na etapie, gdzie ja byłam 4 lata temu. Tak, rzut na Sylwię Pupę, energię, wiesz o co chodzi, nie? I dlatego może właśnie nie rezonuję z nią, bo ja bym To teraz, chciała się z nią zaprzyjaźnić, a ale dlaczego no chciałabyś? męczy A dlaczego byś chciała? mnie. No bo widzę, że się interesuje takimi samymi rzeczami, że właśnie idzie w dobrą stronę. Bo są ludzie, którzy na przykład, no nie, no mówię nie, no to nie jest dla mnie na przykład, nie, że po prostu nie interesują ich te same rzeczy i w ogóle robią w sposób niż ja uważam, tak to od razu nie, nie. A ona tak jakby ślizga mi się, nie wiem co mam z nią zrobić, ale czuję, że Ale wysysa ze mnie energię. powiedz mi, czy po spotkaniu z nią czujesz się dobrze? Nie. Ja się po Okej, to to spotkaniu jest. nie czuję się wypompowana To to dosłownie. jest wszystko, czego potrzebujesz, żeby podjąć decyzję. I to nie oznacza, że ona jest złą osobą. To nie oznacza, że coś jest z nią nie tak, że coś robi źle. Ponieważ czas jest bardzo. Nie stawiałabym tutaj na czas, który my odbyłyśmy, jeśli chodzi o swoją wewnętrzną drogę. Czas jest trochę iluzją, jeśli chodzi o rozwój osobisty, bo zdarza się, że w okresie kilku miesięcy można dokonać przeskoku tak gigantycznego, którego inne osoby, który inne osoby pokonują w okresie kilku lat. Więc czas nie jest rzeczywistym takim miernikiem. Natomiast miernikiem jest to, jak ty się czujesz. I to jest to, w jaki sposób my potrzebujemy dobierać dla siebie relacje i towarzystwo. Czyli ja wchodzę w relacje, ja się spotykam z kimś, i jeżeli ja po spotkaniu z kimś czuję się wypsztyrkana z energii, kompletnie wyssana, to to nie jest relacja dla mnie. Z drugiej strony, może się zdarzyć, że kiedy dana osoba chce się ze mną spotkać, bo to też jest ważne, Bo ona naciska na a ja wewnętrznie czuję nie, mhm. ale pójdę na tak, bo nie wiem, jak odmówić, albo szkoda mi odmówić, albo wcześniej ona potrzebowała, albo wcześniej ja potrzebowałam i ona się zgodziła i czuję jakieś takie poczucie, że ona teraz mnie potrzebuje, więc jeśli ja nie odmówię, chociaż wewnętrznie czuję nie, to wtedy też skończymy z tym, że energetycznie jesteśmy wyssane. Co nie oznacza, że przy kolejnym spotkaniu możemy się czuć wyssane, czyli początek danej relacji, początek danego zaproszenia. Spotykam jakąś osobę, ta osoba mnie zaprasza i w twoim przypadku, ponieważ ty masz centrum emocjonalne zdefiniowane, ja się odnoszę do Human Design, bo dla mnie to jest jak instrukcja obsługi do każdego człowieka, indywidualna instrukcja, czyli to, co mówię do ciebie, część osób będzie z tym rezonowała, bo będzie mogła się odnieść, jeżeli mają zdefiniowane centrum emocji, ale osoby, które nie mają zdefiniowanego centrum emocji, nie będą mogły tu znaleźć wskazówek w tym, o czym rozmawiamy. Więc twoje podejmowanie decyzji na temat tego, czy się z kimś spotkać, czy nie, czy z kimś wejść w relację, czy nie, to jest powiedzenie, wiesz co, nie wiem, dam ci znać. To jest pierwszy krok, ponieważ nie możesz od razu się zgodzić, potrzebujesz chwili, żeby poczuć w sobie. Nawet jeżeli ta chwila Ja ci jest powiem szczerze, krótka. ja czuję na nie coraz bardziej, ale no mam z tym problem, żeby odmówić, bo ona chce, ona nie ma tu znajomych, niedawno przyjechała i potrzebuje koleżanki i jest mi naprawdę ciężko powiedzieć, no mogłabym kłamać za każdym razem, że no co, nie mam czasu, tak, A gdybyś ale... powiedziała, wiesz co, przepraszam cię, ale nie mogę. I nic więcej. To by Albo zabolało. wiesz co, przepraszam cię, ale nie mam przestrzeni dzisiaj. No to Nie musiałabym tak. kłamała. Bo to jest twoja decyzja, bo teraz co robisz sobie? Siebie rozdajesz.
Mówisz No sobie tak. wewnętrznie, ktoś jest ważniejszy niż ja. Teraz ktoś jest ważniejszy niż ja, ponieważ w tym kimś widzę siebie na przykład sprzed iluś lat, sprzed 4 lat, gdzie ja byłam w tym miejscu i pamiętam, jak ja byłam w tym miejscu, pamiętam, jak ja się czułam i czego ja potrzebowałam, więc teraz chcę tej osobie dać to, czego ja potrzebowałam. Teraz chcesz mieć inne osoby wokół siebie, to jest pierwszy krok. Pierwszym krokiem jest mówienie: przepraszam cię, ale nie. Czyli decydowanie bardzo mocno o tym, co ja czuję na tak, a co ja czuję na nie. I nie, tak jak mówię, nie od razu, decyzji nie podejmuj od razu, ponieważ u ciebie decyzja i właściwa decyzja dla ciebie przyjdzie po chwili dopiero. Kiedy pozwolisz sobie poczuć to wewnętrznie i wtedy dopiero zdecyduj. Bo może być tak, że ona do ciebie zadzwoni albo napisze i ty poczujesz nie, ale jak dasz sobie chwilę, nie wiem, godzinę, dwie, trzy, może czasem dzień, dwa albo więcej, to poczujesz tak. I to tak musi się utrzymać. Więc to nie jest tak, że w danym momencie podejmujesz decyzję. Ty z emocjonalnym centrum potrzebujesz czasu, by podjąć decyzję. I nie obawiaj się, że ktoś, że stracisz przyjaciół albo że stracisz znajomość. Właściwe znajomości pojawią się dużo lepsze dla ciebie, dużo korzystniejsze, jeżeli będziesz dbała o swoją energię i jeżeli będziesz postępowała w zgodzie z tym, kim jesteś. Wtedy przyjdą prawdziwe znajomości, inne, takie, które będą wznosiły, takie, które sprawią, że kiedy się spotkasz z tym człowiekiem, będziesz czuła: wow, to było naprawdę coś, to było tak zwane juicy, takie, wiesz, napełniające, nasycające, ekstra. No właśnie, ja na to czekam. Ja już się zajmuję. No ta koleżanka, to mi się tak pojawiła, że rzeczywiście ona mi się wbija. Dosłownie, uwierz mi, godzinę przed spotkaniem z tobą zadzwoniła. I ja rzeczywiście, z tego co ty mówisz, tak jak ty mówisz, to ja powinnam tego telefonu nie odebrać, bo ja wiedziałam, że to będzie trwało godzinę i 20 minut, tak jak trwało. Ona musiała zrzucić z siebie emocje, bo coś tam się u niej stało. A ja nie potrafiłam nie odebrać tego telefonu, odebrałam i później mówię: Boże, kochany, przecież ja się teraz muszę uspokoić, żeby z Sylwią porozmawiać normalnie. Wiesz, o co chodzi? Jednak odebrałam ten telefon, więc powinnam jednak tym razem nie odebrać, Czy ty nie? widzisz w niej I bo siebie? jest sobie, mam Czy czas. widzisz w niej siebie sprzed iluś lat? Tak, trochę tak. Tak, bo tak. I bo Może chciałabym dlatego jakby... to jest ciężko odstawić. Nie wiem, czy kiedykolwiek pracowałaś z wewnętrznym dzieckiem. Włącza mi się, że chciałabym jej pomóc. Ja nie robię tego Wiem. świadomie, ale jestem świadoma tego, że jest na tej drodze, na której ja byłam. To jest i chciałabym. Bo ja przez to przeszłam, to może znajomość ze mną Nie, ułatwi nie, jej, nie, o co nikomu chodzi. nic takiego nie ułatwi. Nie. Wiesz, co ułatwi? To, że tego nie zrobisz. I to, że zrobisz coś dla siebie. Ponieważ kiedy zrobisz coś dla siebie, to ona będzie potrzebowała też zrobić coś dla siebie. W tej chwili jesteś jej ratownikiem. To jest Okej. bardzo trudna relacja, ta, która w tej chwili jest, ponieważ i ciebie to wykańcza, a jej to nie dodaje w żaden sposób mocy ani siły. Spróbuj przez chwilę poczuć, bo to jest bardzo ważne, to, co powiedziałaś. I to zostawimy już po naszym spotkaniu, bo zaraz będziemy kończyły. To, co powiedziałaś, że ty w niej widzisz siebie, jak skończymy to spotkanie, spróbuj poczuć, jak bardzo widzisz siebie, jak bardzo chciałabyś jej pomóc, bo tak naprawdę to chciałabyś, by w tamtym momencie, kiedy ty byłaś w takim miejscu, by znalazła się taka Aneta, która ciebie wesprze. I w momencie, w którym poczujesz, że to jest naprawdę silne, napisz list do tej siebie, do tej swojej Anety z tego okresu, sprzed 4 lat. I uwierz mi, teraz mam dreszcze. I powiedz do niej: widzę No to się cię. zgadza. Widzę cię, jak było ci ciężko. Boże, jak ci było ciężko. Tak mi przykro, że byłaś w takim miejscu. Czy jest coś, co mogę dla ciebie zrobić i jak mogę ci pomóc, jak mogę cię wesprzeć? Tylko tyle i podpisz się.
Aneta z 2024. A potem przełóż długopis do drugiej ręki, do tej niewskazującej i odpisz sobie i zobaczysz, co przyjdzie. Gwarantuję ci, że będziesz zszokowana tą odpowiedzią i poczujesz się dużo, dużo lepiej, to po pierwsze, a po drugie przyjdą ci wskazówki, czego naprawdę ty potrzebujesz, a co ty widzisz w tej dziewczynie. I kiedy to sobie dasz, ty nie będziesz więcej chciała, w tym, nie będziesz jakby, może nie więcej, ale nie będziesz na pewno chciała od razu odbierać tego telefonu. Bo my w drugim człowieku widzimy często cząstkę siebie, szczególnie kiedy przeszłyśmy trudne rzeczy. Okej? Ale to się zgadza, Sylwia. Ja Daj mi znać, jak ci pójdzie, jeżeli zdecydujesz zrobić właśnie ten o to list. chodzi, że chyba o to chodzi, że ja w tamtym momencie, w którym ona jest, byłam całkiem sama i nie było Tak. takiej osoby, No która by właśnie, mi się i pojawiła, zobacz, jak jak ci ja teraz było ciężko. Matko, jak ci musiało być ciężko. Musiało być ci bardzo ciężko. I teraz to, co naprawdę być może jest pod spodem, ja tylko w tej chwili jakby zgaduję, ale nie mówię, że tak jest, ale to, co może być pod spodem, to, żeby zobaczyć siebie w tym i powiedzieć sobie, jak mi było ciężko. Tak naprawdę to ty wewnętrzna potrzebujesz tego zobaczenia. Kiedy to sobie dasz, bardzo dużo się zmieni. Okej? Dobrze, powiedz mi, czy masz pytanie na koniec naszego spotkania? Jest okej, jest okej. Jak coś, to będę Dobrze. pisać. Dobrze. Dobrze. A bardzo Jest ci super, dziękuję. super. Dziękuję ci bardzo za dzisiaj. Dziękuję ci za twoją obecność. To spotkanie zostanie udostępnione na moim kanale na YouTubie, a dzisiaj życzę ci, tobie i także wszystkim tym, którzy będą słuchać, cudownego, wspaniałego dnia i do usłyszenia wkrótce. Dziękuję. Dziękuję. Dobrego dnia Dziękuję. również. Dziękuję bardzo.